Cracovia Sacra. To mój pierwszy występ na Cracovia Sacra. Taki koncert ma zupełnie inną specyfikę. To nie jest zwykły koncert. Towarzyszą mu wielkie emocje. Człowiek odczuwa wtedy duchową pełnię. Jestem Marco Lo Russo, akcordeonist from Italy. Very pleasure to play here in Kraków. Właśnie, będzie pan grał w Krakowie. Czy to po raz pierwszy wystąpił w Krakowie? Czego możemy się spodziewać po tym koncercie? Jaki to będzie koncert? Allora, la prima volta che suonerà a Cracovia, che concerto sarà? Cosa possiamo aspettare? Possiamo aspettare molte sorprese. Io non è la prima volta che sono qui a Cracovia, frequento Cracovia dal 2013, da quando ho collaborato con Agnieszka per il video di Nostalgia IT. Nie jestem pierwszy raz w Krakowie, przyjeżdżam tutaj od 2013 roku, właściwie od pierwszego momentu, kiedy nakręciłem teledysk do piosenki Agnieszki Krzanowskiej właśnie w Krakowie i coraz częściej tutaj z nim właśnie byłem. Ovviamente è nata una collaborazione negli anni per diversi progetti e Dom na Skale fa parte dei progetti artistici che stiamo curando con Agnieszka. Sono state realizzate diverse volte questo concerto, è uno dei più prestigiosi appunto a Santa Maria in Araceli a Roma. W międzyczasie narodziło się wiele różnych projektów artystycznych, wśród nich jest właśnie Dom na Skale, włoski tytuł La Casa Sulla Roccia, koncert Agnieszki Krzanowskiej, w którym ja biorę udział, brałem udział także w światowej premierze tego koncertu, która odbyła się na Kapitolu, a teraz zaprezentujemy go w tej wersji polsko-włoskiej właśnie w Krakowie. No właśnie, jaki to będzie jeszcze szczególny koncert? Dlaczego? Czy to po raz pierwszy w ogóle jest koncert na Cracovia Sacra dla pana? Czy pan już wcześniej występował na Cracovia Sacra? La prima volta che a Cracovia Sacra che si esibisce. Per Cracovia Sacra sì, però ho avuto l'onore di suonare per Papa Francesco, Papa Benedetto e esibirmi anche durante l'ostensione della Sacra Sindone. Più volte sono stato invitato Mondovisione ad eventi internazionali televisivi di questo calibro e con questa benedizione. Tak, Cracovia Sacra to po raz pierwszy, to jest mój pierwszy występ na Cracovia Sacra, ale w międzyczasie z różnymi, miałem okazję wystąpić i przed papieżem Benedyktem XVI, i przed papieżem Franciszkiem, i w wielu z okazji wystawienia całunu turyńskiego w katedrze w Turynie. I dlatego w różnych okazjach, właśnie w różnych kościołach do tej pory występowałem. Natomiast, no, podczas Cracovia Sacra to mój pierwszy raz. A jak się gra dla takich eminencji jak papież? Come si suona per persone così eccellenti come il Papa? Beh, sicuramente con una grande emozione. Si sente tanto la carica spirituale e quello che sono. Sembra di toccare con mano qualcosa che noi invece percepiamo soltanto nel momento di raccoglimento e di preghiera. Na pewno to są wielkie emocje, ale też człowiek odczuwa pewną jak gdyby taką duchową pełnię w tym momencie, ponieważ taki koncert ma zupełnie inną specyfikę. To nie jest zwykły koncert, ale no, jednak przed Ojcem Świętym, prawda? Przed namiestnikiem Chrystusa i to ma swoje, to są niesamowite wrażenia, niesamowite emocje i gra się wtedy też zupełnie inaczej. To jeszcze na koniec bardzo poproszę pana o zachęcenie i zaproszenie naszych widzów na ten koncert. Un invito per i nostri spettatori per questo concerto. Vi aspettiamo a Dom na Skale perché ci saranno tante sorprese e uno dei brani più belli è proprio su un testo di Karol Wojtyła, quando lui ancora non era cosciente che sarebbe diventato papa, e questo secondo me è uno dei brani più significativi. Zapraszam więc do Domu na Skale i zapraszam posłuchać wspaniałych utworów Agnieszki Krzanowskiej, w tym utworu, który napisał sam Karol Wojtyła, wtedy kiedy 24-letniego Karola Wojtyły, który nie wiedział jeszcze wtedy, że będzie papieżem. I to też ma takie specjalne znaczenie właśnie w tym kontekście. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.